Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną Dredziasty, który ma cukier. cukier. Witaj. Siemanko, Siema. e... chyba pierwszy wywiad, co? Pierwszy wywiad z tobą tutaj. Tak, Na naszym kanale jest już tutaj... 180, 180 wywiadów około, więc nie pierwszy wywiad. No u ciebie na pewno, ale ze mną tak. Tak, z tobą pierwszy wywiad na kanale Antyfakty. Dobra, pierwsze pytanie. Widziałem chyba na, story, na twoim story, że gdzieś tam zaczepiasz Czuksa. Co z waszą... Walką. Yy, znaczy to, to, czy to była zaczepka? Yy, wydaje mi się, to, że... Wymiana uszczypliwości. Uszczypliwości. No to troszeczkę musiałem przypomnieć się o to, że ta walka wisi w powietrzu, bo nie ukrywam, że do tej walki powinno dojść już wcześniej. Dlaczego? Ponieważ nas ogłosili jako pierwszych zawodników, wszyscy nas razem zestawiali. I uważam, że taka walka też by miała jakikolwiek sens. Uważam, że od samego początku też Hailik. No. Został przy tym, że będzie ta walka i że się odbędzie, ale jeśli on jest kurwa odklejony od rzeczywistości. Dlaczego odklejony? No nawet kurwa nie odpowiedział mi na te story, nie? Jak ja tam napisa napisałem mi nagrani filmik. Nie, chcę. A ty, ty wiesz, że chce? Tak. A to, skąd, jakby skąd, wiesz? No się zapytałem, czy robimy tą walkę i podszedł do mnie sam, podszedł mhm. na highligu do mnie, zapytał się, czy robimy tą walkę i czy się bijemy, nie? No to powiedziałem, że możemy się nawet teraz napierdalać, w sensie nie dosłownie, tylko dałem do zrozumienia, dobrze, że dobrze. dawaj, możemy, w każdej chwili nie ma w ogóle żadnego problemu, po czym nagle okazuje się, że zaraz jest następny highlig. Rozmawiałem z organizatorami, powiedzieli, że bez problemu mogą taką walkę zrobić. Tylko, że wiesz, żeby to nie było tak, że nagle ta walka się pojawia z pizdy, nie? Ja dlatego przypomniałem się o tym, skoro on się zgodził i nawet napisałem do niego wcześniej, że czy robimy taką walkę. Zacząłem po prostu go w jakiś sposób atakować, że dawaj, chodź, wychodzimy, robimy to, nie? No no i koniec końców, e, zero reakcji w ogóle. Wydaje mi się, że on jest na tyle odklejony takim kurwału ujarańcem już, że on w ogóle nie ogarnia. Nie wiem, czy on w ogóle to wyświetlił, czy on w ogóle to zobaczył. Nie odpowiedział mi za, Mógł cokolwiek napisać. Napisać, żebym wypierdalał czy coś, nic nie odpisał. Dla czy mnie to po, jest... Jakby podrażniło cię to, że w ogóle ci olał, tak? Olał mnie totalnie, więc niech spierdala w ogóle. E, w Kurwiło mnie to nie generalnie, że, że tak wyszło, bo mógł nawet cokolwiek odpisać, nie? a nic nie, nie zareagował, nie odpowiedział, więc dla mnie to frajersko trochę. Coś, chciałbyś mu teraz powiedzieć, gdybyś go tutaj yy, widział? No chodź kurwa, wychodź kurwa do tej walki, człowieku, co ty odpierdalasz? Już teraz byśmy się bili na tej gali. A ty zero kontaktu, zero reakcji, nawet pewnie z organizatorami nic nie, nie gada, nie? Nic, zero reakcji w ogóle, jakby odklejony od rzeczywistości. I to nie mówi mi tylko, wiesz, ja nie widzę tego przez pryzmat tego, że on tylko mi na story nie odpowiedział. Tylko ma znajomego jeszcze jednego, którego ja znam, dzwonił do niego e, i też nawet od niego nie odebrał, więc ja nie wiem, co on tam robi, ale widocznie na tyle mu się odkleiło, że nawet e, nie wiem, czy on Instagrama nie przegląda, czy w ogóle nie używa telefonu, Dzień albo z Google lubił gdzieś w ogóle czy no nie ma ktoś z nim kontaktu? ktoś, ktoś nie, nie używa telefonu Instagrama to już odklejony w sensie, jeśli jest influencerem, no to powinien używać telefonu, Instagrama i wchodzić. Dobra, Dobra to już odbijmy od tematu Czuksa. Jak podobało ci się na. Nie, wiesz dopowiem tylko. Wydaje mi się, że udaje on, że, y, że tego nie zobaczył. Że on to zobaczył, ale udaje, ale udaje że tego nie widział. A już, już o to mi tutaj chodzi. teorie spiskowe. No tak mi się wydaje, że on to zobaczył i po prostu nie chce no, no, na to, to odpowiedzieć. To... Woli tego nie, nie odpowiadać. Od, od, odbijmy już od Czuksa. Y, live game. Miałeś spinę z kamerzystą. I nagle pojawiłeś się w live game, to opowiedz, jak do tego doszło. Wydaje mi się, że przez taki uraz do niego po wcześniejszej współpracy, no na tyle mi nie pozwolił wcześniej się pokazywać w ogóle z nim, że nie tyle, że wiesz. Ja już wcześniej mówiłem nie? na innych wywiadach, że na ten moment w ogóle nie widzę tego, żebyśmy razem nagrywali, żebyśmy znowu się pokazywali. Ale po tak długim czasie, gdy już tyle czasu naprawdę minęło, stwierdziłem, że, kurczę, no ile, ile mogę być na niego zły, nie? Ile, ileż można się wkurwiać na kogoś, eee... ileż można się odcinać od zasięgów. Wiesz, co zasięgi? Ja nie mam źle w życiu, nie? W sensie ja mam naprawdę dobrze. To co robię, ja to lubię, się pokazywać gdzieś w różnych miejscach. Ja to traktuję jako taką moją atrakcję, jako taki dodatek do życia, który bardzo lubię, a nie jako coś, co mi nie wiem, daje kwintesencję istnienia, nie? Więc wiesz, to, to jest inna sprawa. A to, co było nasze prywatne sprawy, no wydaje mi się, że to było potrzebne, żeby też w jakimś stopniu sobie to wyjaśnić, nie? Okej, okay, to jak podobało Ci się na konferencji Live Game? No bo była kolejny raz nietypowa. E, spoko, mega spoko, w sensie oni tam, wiesz co, tylko najgorsze jest to, że oni taki tam niski poziom, niektórzy pokazują, to na przykład. no taki na przykład Kubalasik y, kto tam jeszcze był, co? Co, wy, co wy tak się na tego Lasika wszyscy uwzięliście? Nie, nie uwzięliśmy się, tylko wiesz, jak mm, on jest taką osobą, co wiesz, yy, zrobi wszystko, żeby wiesz, było show, było show, a jak później spotyka się na przykład yy, z jakąś konfrontacją, z tym co było, to już się gubi, nie? Na przykład, wiesz, no zobacz na przykład sytuacja z Jaszczurem, przy oni się tam strasznie go najeżdżą na niego. A potem tak, on mówi, kogo? że. On, a potem on Lasik mówi, na Tak, jaszczura. tak, i on potem mówi na niego, że on nic do niego nie ma, nie? No kurwa, no, no tak powiedział. No że on nie ma nic do niego, no, to, że nie było spiny Że nie było spiny, więc. że to było pod zasięgi, pod no to chyba to mówi coś samo za siebie, nie? Jakby pokazuje coś o tym człowieku, jakby że, że jeszcze się do tego przyznaje. Ja to już bym jak już tak miał mówić, to bym powiedział, że no, go nie lubię po prostu, nie? A nie że nie ma spiny i wszystko jest okej, okay, Że było co i to było ustawione jeszcze jakby co, takie wiesz. No. no dobra, no to nic, to już wszystko. Myślę, że wszystko powiedzieliśmy. Dobra. Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać, jakiś wątek poruszyć. No daj ten mikrofon, kurwa. nie, ja nie, trzymam mikrofon, ty Dobra, Czuks. No nie, bo nie, że się uczepiłem, nie? Byłaby już ta walka. Rozmawialiśmy z organizatorami, czemu tej walki nie ma. Tylko ze względu na to, że wystarczyło odpowiedzieć, wiesz, żeby coś się zadziało, nie? Ja też nie będę walczył z typem, który mnie olewa, tak? który ma wyjebane. Albo masz wyjebane i chcesz walczyć i sam się na to zgodziłeś i robimy tą walkę, albo jesteś odklejony, jarasz codziennie zioło i nie ogarniasz życia. Tyle mam do powiedzenia. Alo. Jakby co widzowie tutaj nie ma Czuksa, ale on to mówił tak realistycznie, jakby on tutaj za nami był. No robimy może hashtag Czuks dlaczego nie walczysz. Nie wiem, obojętnie. Dla mnie ten człowiek po prostu... I tak, znaczy dla mnie, wiesz, mi tak też zależy trochę? Bo to jest dla mnie, wiesz, łatwa... Easy money, tak jak to powiedział Norman Park. Dokładnie tak. <noise> Dlatego wiesz, o co chodzi, nie? No dobra, dobra. No to w sumie pozdrawiam, wszystko. Pozdrawiam wszystkich widzów. Alo.